Nasz Mur, witam w kolejnym materiale Doliny Kakaju. Po godzinach przyszedł znowu czas na jakiś krótki teścik. Jakiś czas temu firma Tanie Polowanie, słuchajcie, przysłała mi trzy takie duże paczki ze sprzętem do testów. Także dziękuję chłopakom z Tanie Polowanie za to, że znowu mam możliwość przetestowania czegoś nowego. No i myślę, że dla mnie to jest jakaś nowość, bo nigdy do tej pory nie miałem styczności z firmą Termtek. No i mam okazję. Zrobimy sobie taki odcinek. Na odcinek będą składały się trzy części, ponieważ są to trzy urządzenia. No a nie chciałem robić o każdym urządzeniu osobnego jakby materiału, bo wydaje mi się, że może dla Was byłoby to nudne. Także wyrażę tą swoją opinię na temat tej marki, tych produktów w jednym odcinku. Ale na początek trochę prywaty. Słuchajcie, w sklepie Doliny Kakaju mamy nową czapkę. Także zapraszam do nabycia. Kto chce wesprzeć kanał, to link do czapki macie w opisie filmu. No i mamy nożyk. Mamy nożyk, zwykła mora, ale o, nie wiem czy to wyostrzy z logiem Doliny Kakaju. Także kto chce, niech wesprze, zachęcam. Będzie nam miło, jeżeli dla tych chłopaków, operatorów coś tam uzbieramy i na rozwój kanału też coś będzie, jeżeli coś zakupicie. Ale do rzeczy. Prywaty koniec. Teraz zaczynamy od urządzeń. Słuchajcie, mam tutaj trzy urządzenia. Jedno, drugie, nie wiem jak to będzie widać, trzecie. No i sobie porozmawiamy. Pierwszym urządzeniem, które weźmiemy sobie na tapetę, jest Termtek Widar. Nie wiem czy tam wyostrzy, czy nie wyostrzy. Termtek Widar. Celownik termowizyjny 650L, czyli matryca 640x512, wielkość piksela. Standardowo już w tych wyższych modelach 12, obiektyw 50, no i L, czyli LRF. Małym minusem jest to dla mnie, że nie wygląda jak luneta, bo ja zawsze te celowniki, które wyglądają jak luneta, bardziej dla mnie cieszą oko. Także mały minus na początek. I więcej minusów chyba nie znalazłem. Nie, drugim minusem jest ta klapka, która gdzieś tam sobie strzela, ale można ją sobie wymienić na jakąś cichszą, bo tutaj jest obiektyw 50, to od zwykłej każdej lunety sobie założycie, a być może tam producent pomyśli i coś z tym zrobi. To tak z minusów chyba wszystko. Plus, na pewno plusem jest LRF. Ponad 1000 metrów odległości udało mi się zmierzyć, pokazywał, nie gubił się. Także fajny gadżet, szczególnie jak się poluje gdzieś tam w terenie takim, który słabo znacie, albo wabicie lisa i nie wiecie czy on już jest 200 metrów, czy 150, 180. Fajnie sobie strzelić tym dalmierzem i coś tam zmierzyć. Także dalmierz jak najbardziej na plus. Drugim plusem, może nie fajną rzeczą, ale plusem, macie zasilanie. Dwa akumulatory 18650 i one naprawdę długo wytrzymują. Jedynym jakimś małym kolejnym minusem jest to, że musicie zapamiętać, że na przykład od góry jest plus, od dołu minus, bo normalnie w nocy ciężko by było to wymienić bez zapamiętania i bez użycia jakiegoś tam sztucznego światła. Pokrętło ostrości jak najbardziej fajnie umiejscowione, fajnie chodzi. No i wszystko obsługujecie joystickiem. To też jest fajne, że wszystko jednym palcem, jednym ruchem dłoni. Nie musicie w nocy liczyć przycisków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, tylko wszystko macie w jednym przycisku. Nie mówiłem chyba o czasie uruchamiania, ale fajnie, dosyć szybko, nie liczyłem, ale na pewno poniżej tam 8-10 sekund na pewno się zmieści. Wiadomo, z czasu czuwania odpala
właściwie od startu. Fajne, rozbudowane menu w języku polskim. Wszystkich opcji nie zbadałem, nie wykorzystywałem, bo dla zwykłego potencjalnego użytkownika Kowalskiego nie jest to potrzebne, ale fajne polskie menu. Plusem, który mnie zaskoczył, jest automatyczne zerowanie. Czyli ustawiacie sobie tarczę, ustawiacie sobie ciepły punkt, włączacie automatyczne zerowanie. Macie 15 sekund na to, żeby oddać strzał. I w momencie oddania strzału celownik tak jakby wychwytywał, bo wiadomo, przestrzelina przez chwilę jest ciepła, tak jakby wychwytywał ciepłą przestrzelinę, szczytuje jej, że tak powiem, położenie X, Y, pyta się, czy nanosimy poprawki w odpowiednim profilu balistycznym, zatwierdzacie i praktycznie macie celownik przystrzelony. Ja zrobiłem to na 50 metrów, później na 100 ustawiłem, strzeliłem, dokonałem już jakiegoś tam ręcznego zerowania w postaci kilku klików i praktycznie czterema strzałami celownik był przystrzelony. To tyle właściwie na temat, tak z grubsza patrząc. Fajnie, macie tutaj, nie wiem czy to będzie widać, ale fajny kabelek, tak jakby magnetyczny, którym, że tak powiem, łączycie się z komputerem, także przy przesyłaniu danych, że tak powiem, nie ma żadnej tam wtyczki, niczego. Kabelek magnetycznie się zapina i po podłączeniu do komputera praktycznie macie wszystko, co jest w celowniku. Do tego oczywiście aplikacja Termteka i wszystko przez Wi-Fi można sobie ściągnąć zaraz na telefon. To już jest właściwie w tej chwili standard. Także zapraszam teraz na chwilę filmu ujęć z tego celownika. No i bierzemy na tapetę drugi. Drugi jest też Widar, tylko że tym razem 350. Różni się od 650 matrycą. Tutaj macie 384, tam była 640. No i tutaj nie mamy Elki, czyli nie mamy Dalmierza. Reszta wszystko właściwie to samo. Brat bliźniak, nie wiem czy gramaturą, moim zdaniem no, wygląda identycznie, w obudowie chyba są tej samej, jeżeli nie to jakieś małe niuanse w różnicy, ale na pierwszy rzut oka
wszystko to samo. Obejrzyjcie sobie materiał teraz z tej 350. No, różnica na pewno jest. Czy duża, czy mała? No, na pewno zauważalna. O, tak wam powiem. Różnica w cenie, jak sobie spojrzycie na ceny tych widarów, też jest jakaś tam kilka tysięcy złotych, także no, no różnica w obrazie też musi być. Co jest jeszcze fajne, no fajnie w tych celownikach macie dwa komplety baterii, kabel, smycz, jakąś tam fajne etui, także no myślę, że te Termteki, ogólnie firma Termtek będzie brana pod uwagę, będzie, że tak powiem, w czubie producentów termowizji, bo jakość obrazu jest no, bardzo przyzwoita. Także teraz zapraszam na obraz z 350. No i ostatnią taką wisienką na torcie jest monookular termowizyjny. Wyostrzy cyklop 670D, czyli 670, matryca 640x512, wielkość piksela już teraz, tak jak mówiłem, standardowo 12, obiektyw macie tutaj no taki duży. Wiecie, 70, busola konkretna, jak ja to mówię. Pierwsza taka uwaga, jak wyciągnąłem z pudełka, mówię, o jeny, ale krążownik. Będzie to duże, ciężkie, ale powiem wam, że po jakimś tam użytkowaniu, użytkowałem ten sprzęt dosyć długo, nie jest aż taki ciężki, na jaki wygląda, o tak powiem. Literka D w symbolu oznacza duo, czyli mamy tutaj, pracujemy albo na ogniskowej, właściwie to jest właściwie jedna średnica obiektywu, macie 70, możemy pracować na 35 albo 70. 35, powiększenie bazowe bodajże 2, o ile się nie mylę, także startujemy od 2, czyli szerokie pole widzenia jako spotter, gdzieś tam do obserwacji jak najbardziej fajnie się sprawdza. Przy przekręceniu tutaj pokrętłem macie wtedy obiektyw 70. No i wiadomo, pole widzenia wam się zawęża, ale
cel, powiększenie bazowe wtedy jest bliższe, pokrętło ostrości fajnie, myślę, że chodzi w sam raz, nie za lekko, nie za ciasno. No też tutaj ta zakrywka, tak samo jak w widarach, tak samo tutaj, no trochę ona jest może wkurzająca, bo gdzieś tam sobie trochę lata, ale znowu plusem jest to, że nigdzie jej tam nie złamiecie, nie urwiecie, taka jakby toporna. Tyle, bateria też jak najbardziej na plus, 2-3, może nawet jak tam ktoś dużo nie poluje, po kilka godzin, to może nawet i 4 polowania sobie, że tak powiem, obsłuży. O, co jeszcze fajnego? Wiecie, że ja nie mam scenariuszy i nie piszę sobie kartek, ale fajne jest jeszcze w tym celowniku, w tym termowizorze, jest to, co mi się rzuciło, usuwanie martwych pikseli. Włączacie sobie usuwanie martwych pikseli, zasłaniacie klapką, naciskacie usuwanie martwych pikseli i wszystkie znikają. Nie musicie sobie klikać X, Y, najeżdżać, usuwać. Wszystko fajnie od razu się usuwa i no moim zdaniem fajna sprawa. Zaraz zobaczycie obraz z tego cyklopa. Co jeszcze w Termteku mi się przypomniało? No przy włączaniu musicie mieć zamkniętą klapkę. Dlaczego już Wam mówię? Z racji tego, że on nie ma odświeżania. On w momencie uruchamiania się odświeża i producent podaje, że na kilka godzin bez odświeżania urządzenie może pracować, także nigdy w momencie strzału Wam się obraz, że tak powiem, nie zatrzyma. To też jest fajny plus. Minusem jest to, że musicie zawsze pamiętać, żeby odpalać go z zamkniętą klapką, bo jeżeli będziecie go odpalać z otwartą klapką, to w momencie, nie wiem, kalibracji zczyta Wam się obraz i on zapamięta ten obraz z momentu kalibrowania i po prostu później za chwilę będziecie mieli obrazy nałożone. W tle będzie ten, który jest zapamiętany i normalnie ten, który jest w rzeczywistości. Także że zawsze z zamkniętą klapką, ale no wydaje mi się, że też fajny plus, że nie ma tego odświeżania i obraz się Wam nie zatrzyma w momencie strzału. Nie wiem, czy mówiłem jeszcze, nie mówiłem, chyba nie. W momencie kiedy najeżdżacie na źródło ciepła, czyli namierzacie cel, krzyż zmienia Wam barwę. To też jest plus i minus. Dla mnie fajny gadżet, fajny plus, bo wiem, że na przykład przy małym celu, nie wiem, jakimś lisie, który gdzieś tam siedzi na granicznym dystansie na 200 metrów, to przy momencie zmiany krzyża wiem, że ja już jestem tam, że tak powiem, w celu, a nie obok. Ale znowu miałem jednego użytkownika, pozdrawiam Huberta, któremu się ten krzyż zmieniający bardzo mu się nie podobał i mówił, że to nie dla niego. Także jednemu się może to podobać, drugiemu nie. Ja Wam mówię tylko o jakichś moich odczuciach. Także zapraszam teraz na obraz z cyklopa.
No i dobijamy do końca. To co chciałem, to Wam powiedziałem, przekazałem, pokazałem, co nagrałem. Sprzęt za chwilę pakuję i odsyłam do chłopaków w stanie polowanie. Widzimy się już w następnym odcinku Doliny Kakaju, także na pewno wybierzemy się na jakieś polowanie. Ten odcinek testowy też miał być gdzieś z terenu, ale pogoda jest taka, że jak to się mówi, psa ciężko z budy wygnać, także musi być przy sztucznym świetle. Znowu musiałem żonie zrobić małe przemeblowanie w domu, ale takie życie. Także dziękuję za to, że byliście. Dajcie chociaż jakiegoś lajka dla zasięgu, jakiś może mały komentarz. No i zapraszam po czapki i po noże na stronę dolina-kakaju.pl. Tyle. Dziękuję i dasz burę.